No Fun Talks, czyli rozmowy przedkoncertowe, No Fun Booking. Wytłumacz mi jak krowie na rowie, co jest pociągającego w wolnym graniu? W wolnym graniu. Powiem tak, mi doom metal przypadł właściwie do gustu tak przy okazji, bo ja najpierw zacząłem działać z chłopakami, a potem dopiero nauczyłem się doceniać doom metal, więc w moim przypadku to trochę inaczej było. W przypadku chłopaków, Tomka i Ryśka, to oni są metalowcy już od zamierzchłych czasów, tacy, wiesz, klasyczni i tak dalej, i oni raczej wolą właśnie w te wszystkie klasyki i to oni właśnie zawsze mocno cisnęli w stronę doom metalu i takiego wolnego grania. No a ja jako ten dochodzący musiałem się dostosować, prawda? To jak do nich dołączałeś, to w jakim świecie muzycznym byłeś wtedy? Znaczy, ja powiem tak, ja nie lubię się ograniczać do często gęsto samych gatunków, a nawet lubię wychodzić właśnie poza różne gatunki i tak na dobrą sprawę szeroko pojęty metal, prawda? Plus jeszcze jakieś tam inne gatunki, które lubię słuchać. Ale raczej właśnie w moim przypadku i myślę, że w przypadku Adriana tak samo było, że jednak w stronę bardziej jakichś takich numentalowych, Adrian bardziej w stronę progresywnych tematów szedł, więc myślę, że tutaj nawet jakieś rapkorowe takie klimaty troszkę. No, ale tak jak mówię, jak w momencie, kiedy do nich dochodziłem gdzieś tam, no to musiałem troszkę zwolnić i zmienić, powiedzmy, klimat, prawda? Na takiej zasadzie. No i która nazwa najbardziej cię na początku tak zelektryzowała, że pomyślałeś sobie, wow, chyba jednak słuchanie dumu jest spoko. Znaczy chłopaki mi wtedy, jeśli dobrze pamiętam, kurczę, czekaj, żeby cię nie skłamać. Możesz kłamać to. Co oni mi za zespół wtedy pokazali? Na pewno Candlemassa. Candlemassa, tak, bo ówczesny wokalista zespołu dość mocno się stylizował na tamtejszym wokaliście i mocno brnął w tym kierunku. No i to on mi właśnie pokazywał jako jego inspirację, powiedzmy, w którym kierunku chciał iść, prawda? No ja jako perkusista po prostu, ja wtedy w ogóle zaczynałem przygodę z perkusją i ja się w ogóle dostosowałem na maksa, prawda? Ja tam byłem, żeby się nauczyć i dobrze bawić, więc w sumie, tak jak mówię, dopiero rozwijałem swoją miłość do doom metalu. Na takiej zasadzie to w moim przypadku było. A co jest fajnego w wolnym graniu? Kurczę, myślę, że kwestia tego, że można czasami zwrócić uwagę na więcej szczegółów. To też jest takie właśnie, tak jak chłopaki wspominali, bardziej klasyczne podejście, prawda? Bo teraz wszyscy lubią dużo, szybko, mocno. A to jest jednak takie, wiesz, trochę się spowolnić, troszkę zwolnić. Choć nie ukrywam, że niektóre nasze kawałki też są trochę szybsze niż powiedzmy takie standardowe tempo doom metalowe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie ja nawet się śmiałem do Rycha chwilami, że ty Rychu, słuchaj, a czy my na pewno gramy doom metal już? Bo tak wiesz, tak w niektórych kawałkach to już tak troszkę, one rzeczywiście trochę mają wyższe tempo, trochę powiedzmy są żywsze niż takie typowe doom metalowe. Ale Rychu mówi, nie, słuchaj, słuchałem, mam tu naprawdę szeroką listę różnych wykonawców i oni też tak grali czasami, więc jest wszystko prawilne, to na pewno jest doom metal, nie? Czyli policja doom metalowa dała ok. Tak. Rychu dał okejkę, więc ja mówię, dobra Rychu, jak ty jesteś za, to myślę, że jest wszystko okej. Wytłumacz mi też, o co chodzi z zespołem Soulong, który pojawił się wiele, wiele lat temu. Zagrał jeden albo dwa koncerty, potem była cisza i no dzisiaj myślę, akurat, bo rozmawiamy 10 lutego, gracie koncert taki trochę comebackowy, ale Comebackowy i w sumie tak na dobrą sprawę po reanimacji takiej, wiesz, składu, bo tak jak wspominałem, wcześniej zaczynałem przygodę z Soulong jako perkusista, bo oni po prostu nie mieli perkusisty, ja stwierdziłem, a w sumie fajnie było się nauczyć, bo zawsze chciałem, no i właśnie działałem z nimi jako perkusista, ale nasz na tamten moment ówczesny wokalista wyjechał do Szczecina, no nie ukrywajmy, to nie jest, powiedzmy, taki gatunek, w którym od razu znajdziesz w ogóle kogoś, kto będzie po pierwsze chciał to grać, po drugie kto się nadaje, tak? To czuję. Właśnie. Więc w sumie no, dość mocno to gdzieś tam nam umarło.
I to no, myślę, że spokojnie z tak 3-4 lata właściwie nic się nie działo w tym kierunku, nawet gdzieś tam zaczęliśmy w ogóle swoje inne projekty. No i właśnie w pewnym momencie znalazł się Adrian, dołączył do nas, do naszej ekipy i w sumie właściwie przez pokazy ognia, fire showy najpierw działaliśmy i on właśnie wspomniał, że on kurczę, on tam grał na gitarze i właśnie między innymi na perkusję. Mówię, a ty dawaj sobie, mamy taki doom metalowy zespół, to dawaj spróbujesz sobie na perkusję, a ja zawsze chciałem być na wokalu, to wskoczę sobie na wokal, będzie śmiesznie, nie? No, no i właściwie w taki oto sposób znajdujemy się tutaj dzisiaj, że ja zostałem na tym wokalu, no a Adrian ciśnie właśnie na perkusji, nie? Bo dla mnie to był po prostu jakiś cud, że usłyszałem parę lat temu, że jest zespół doom metalowy z Koszalina. To naprawdę chyba musiało być duże zrządzenie losu, na pewno nie przypadek, żeście się wszyscy w tych fascynacjach odnaleźli i że gracie razem. No myślę, w że... W większym mieście łatwiej jest znaleźć kogoś, kogo jarają takie, okay, takie nisze głębokie. No tak, no, jest, rzeczywiście jest to nisza, ale kurczę, myślę, że... to jest kwestia trochę, no tak jak mówisz, rzeczywiście, że po prostu dobrze się dobraliśmy. Każdemu to kliknęło gdzieś tam. My z Adrianem co prawda troszkę właśnie brniemy w stronę takich jakichś takich kombinacji i tak dalej. Adrian lubi bardzo dużo kombinować na perkusji, lubi gdzieś tam naprawdę bardzo progresować ten tył. Ja robię po prostu po swojemu, a chłopaki grają, bracia, Fudro, czysty doom metal, więc jakby wszystko tu się powinno zgodzić, prawda, na takiej zasadzie. No i każdy, wiesz co, i właśnie fajne jest u nas w zespole to, że powiedzmy mamy jakieś tam pomysły, jakbyśmy chcieli, żeby coś tam wyglądało z każdej z naszych ze stron. Gdzieś tam to razem sobie przegadamy, rzucamy w siebie jakimiś uwagami, prawda, gdzieś tam na próbach, ale raczej u nas jest tak, że okej, to jest twoja perkusja i w sumie chcesz, to rób z nią co chcesz, tylko właśnie, tak jak mówisz, jest takie flow, że robimy swoje, ale każdy na swoim stanowisku się na tyle odnajduje, że też nie wchodzimy sobie jakoś tak w paradę. Jest nas czwórka, więc jest nas też mało, więc tego miejsca jakby w kawałkach jest ogólnie dużo, ale myślę, że nawet jakby się znalazł jeszcze jeden gitarzysta, to byłoby na tyle dużo przestrzeni w tych kawałkach, żeby też się odnalazł, prawda? I tutaj właśnie, jeśli chodzi o zespół, to przez tą ilość miejsca myślę, że każdy ma pole do popisu i każdy po prostu gra tak, jak lubi, jak czuje. A chcielibyście zagrać gdzieś poza naszym miastem? Bo chyba nie mieliście do tej pory okazji. Czy graliśmy w miastku. Więc nie wiem, czy... To się nie liczy. Tak, miastko, ale powiem ci, że to był śmieszny koncert, bo rzeczywiście nawet z Tomkiem przed chwilką o tym rozmawiałem. Wspominałem, że tam trochę zły research był zrobiony, bo przyjechaliśmy na koncert do miastka, graliśmy razem z w sensie Soulongi razem ze Steel Drunkami, z którymi mieliśmy okazję w Koszalinie grać. No i tam się okazało, że w tym samym czasie, kiedy my mieliśmy koncert, to miała jeszcze jakaś tam duża gwiazda koncert i właściwie miastko ogólnie już jest małe i tam jest mało, powiedzmy, ludzi. Jak sama nazwa wskazuje. Tak. Małe miasto. No właśnie, miastko. I co? No i wyszło na to, że tak na dobrą sprawę prawie graliśmy dla siebie, tak? Więc no, to tak, jak mówisz, nie liczy się. To jest demotywujące, czy nie? Wiesz co? To była jakaś tam przygoda, prawda? To była jakaś tam przygoda i trzeba... Trzeba do wszystkiego, moim zdaniem, podchodzić na ludzie i się tam nie spinać. Demotywujące, kurczę. Demotywujące... Zastanawiam się, jakie są rzeczy. Ja teraz, jakby to powiedzieć, trochę inaczej do tego podchodzę, bo tak na dobrą sprawę 3/4 naszej ekipy robiło gdzieś tam te fire showy, prawda? Czyli my już jakby po kwestii występowania przed publiką, to w tamtym kierunku mamy dużo gdzieś tam tego doświadczenia i właściwie już bardzo luźno podchodzimy do kwestii występu, prawda? I kwestii tego, co może nas tam gdzieś tam zdemotywować. Pewnie oczywiście jakieś takie naprawdę komentarze w stylu nie, co oni robią, to na pewno nie jest doom, albo nie wiem, w ogóle skąd oni się wzięli, niech oni przestaną grać. No to wiadomo, że to mogłoby być demotywujące gdzieś tam, ale tak na dobrą sprawę to ludzie gadają i zawsze będą gadać, nie? Jak to mówią. No. Tylko... Właśnie się zastanawiam, czy macie jakieś plany w związku z tym, bo skoro macie też inne działalności, wiem, że tak jak wspomniałeś już parokrotnie, udzielacie się mocno w grupie Fire Show, macie te pokazy. Jasne. No to na pewno trzeba z dużym wyprzedzeniem planować jakieś tam daty czy też wydarzenia, ale no jest to i gatunek na tyle szczególny, że spokojnie można pojechać na przykład do Krakowa i paru takich, wiesz, entuzjastów by się znalazło. Na pewno by przyszło, więc pytanie, czy macie takie plany?
Powiem Ci tak, szczerze, zobaczymy po dzisiaj. Zobaczymy, jak to kliknie, bo no tak jak mówię, my robimy swoje. Po tej reaktywacji jeszcze nie mieliśmy tego zderzenia rzeczywiście z rzeczywistością, czy to siada, czy nie siada. I zobaczymy, jak rzeczywiście wejdzie, się będzie podobało. No to myślę, że będziemy gdzieś tam próbowali to wcisnąć w nasz kalendarz. Pytanie, czy jak będziecie na przykład grać poza koszaliną, to będziecie wozić ze sobą tą ambonę, którą mijałem przy scenie? Myślę, że... I skąd w ogóle pomysł na ambonę? Wiesz co, powiem Ci tak. Po pierwsze, podoba mi się... No bo doom metal mi osobiście kojarzy się z takim trochę głoszeniem zagłady. I takie głoszenie zagłady zazwyczaj z takimi profetami, typowymi kapłanami, jakimiś tam nawiedzonymi, prawda, i tak dalej. I stąd powstał pomysł ambony, że to by było w sumie fajne podkreślenie tego klimatu, takiego głoszenia tego złego przekazu, albo wszyscy zginiecie, nie? No bo to jest doom metal, prawda? To jeśli chodzi o przekaz, przynajmniej nasz doom metalowy, że no jednak będzie gdzieś tam zagłada na mniejszym bądź większym stopniu, prawda? No bo na przykład nasze kawałki, niektóre tam dotyczą zwykłego pogromu jakichś tam czarownic, a niektóre inne, gdzieś tam wychodzące już bardziej w tą nowożytność, no to oczywiście bomby atomowe, zagłada totalna, zniszczenie Ziemi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak by to wyglądało. Ty piszesz teksty? Nie. Przyznam Ci inaczej. Mamy nowe kawałki, gdzie już bardziej się angażowałem w teksty, a wchodząc jakby na miejsce wokalisty, już bardzo dużą bazę tekstów i kawałków mieliśmy gotową, ogarniętą i tak dalej. Głównie tak na dobrą sprawę tekstami zajmuje się Rychu. On ogólnie lubi siedzieć sobie w domku nad wymyślaniem właśnie kawałków. I czytać o apokalipsach. Tak, dokładnie. To jest jego klimat. On bardzo to lubi i bardzo mu to dobrze wychodzi. Aczkolwiek właśnie tak jak mówię, mamy kilka nowszych kawałków, gdzie już starałem się angażować. Nie napisałem tego tekstu, powiedzmy, gdzieś tam do tych nowych kawałków sam. Raczej siedziałem sobie z nim na zasadzie, dobra Rysiu, dawaj, ty masz głowę, ty wiesz jak to piszesz, a ja mam pomysł. Dawaj, coś z tego zrobimy. No i mniej więcej na takiej zasadzie gdzieś tam sobie działamy dalej. Może będzie okazja kiedyś, to te nowe kawałki, nowe, takie najnowsze przedstawimy, ale tak jak mówię, na razie jedziemy na tym, co mieliśmy już gotowego. Zresztą Rychu tam u siebie na dysku to jeszcze ma materiał na jakieś kolejne 3 płyty, nie? To jest inna sprawa. Myślę, że taki potrójny album w tym gatunku nie byłby czymś kontrowersyjnym. Nie wiem. No na razie mamy to, co mamy. Staraliśmy się wycisnąć maksa z tych fajnych, starych kawałków, które już były gotowe. Przemieniliśmy je właśnie po swojemu, już zupełnie przebudowaliśmy w porównaniu do tego, co było wcześniej. No i rzeczywiście z nowych kawałków to może są ze 2-3 takie nowe totalnie, których jeszcze wcześniej nigdzie nie było. Nie? 3 przynajmniej, tak mi się wydaje. No i co? No i rzeczywiście w budowie to tam jest wiadomo, bawimy się i sobie gdzieś tam działamy, prawda? W zamyśle jeszcze przynajmniej ze 4-5 kawałków mamy już takich gotowych, że można byłoby zagrać, a reszta jest właśnie in progress. Będzie płyta? Fajnie by było. Ja bardzo cisnę, bo uważam, że kurczę, mi się podoba to, co robimy i chciałbym, żeby gdzieś tam dla potomnych było takie zobacz, tatuś kiedyś grał doom metal, masz, posłuchaj, nie? Dokształć się. To było fajne i uważam, że fajnie było, gdybyśmy gdzieś przycisnęli tą płytę. Zobaczymy, czy zrobimy to bardziej tak, jak z drugim projektem, który gdzieś sobie cisnęliśmy, bo też... jako rygiel nagraliśmy sobie tą płytę, tylko nagraliśmy na zasadzie tak, że wszystko sobie nagraliśmy, bo pokupowaliśmy, poinwestowaliśmy w sprzęt na garażu naszym i nagraliśmy sobie to wszystko na garażu, bo tam jest całkiem niezła akustyka, ale rzeczywiście mastering gdzieś tam daliśmy komuś innemu. W tym przypadku zobaczymy, czy nie zrobimy podobnie. Chyba, że rzeczywiście, kurczę, znajdą się jacyś sponsorzy, to jak najbardziej będziemy skłonni przyjąć taką pomoc. No bo to kurczę, to byłoby zupełnie inne quality, prawda, wtedy. No dobra, to trzymamy kciuki za sponsorów i za nowe numery. Dzięki za rozmowę. Jasne, fajnie. Dzięki.